terapia regresywna jest cofnięciem się w przeszłość, a kluczem do cofnięcia się w odpowiednie, że właściwe miejsce dla nas ważne, jest odpowiednio postawione pytanie. Z jakimi pytaniami przychodzą do mnie osoby, które poddają się tym terapiom? Proszę Państwa, zadają mniejszego, ale zwykle na spotkaniu w swoim życiu sytuację, która po raz kolejny odsyła ich do momentu, w którym nie wiedzą, co zrobić dalej. Pracowali nad jakimś konkretnym tematem w różny sposób, terapiami, rozwojowo, w najróżniejszy sposób i po jakimś czasie, no jest lepiej, już się coś udało, a po jakimś czasie zostają z takim samym odczuciem, że to już było, że znowu się spotykam z taką sytuacją. Niby inne okoliczności, niby inni ludzie, a problem nawraca. Część osób przychodzi właśnie z taką sytuacją, z taką sytuacją pracujemy. Przychodzą, żeby rozwiązać te swoje sytuacje, żeby się dowiedzieć chociaż dlaczego borykam się z taką, a nie inną kwestią. Są Państwa w tą stronę. Regresja jest na pewno sposobem dowiedzenia się, z jakimi informacjami przyszliśmy na ten świat i co żeśmy wybrali na obecne życie, żeby to przerabiać. Dlatego, że w jakimś z poprzednich wcieleń mamy się z poczuciem winy, z poczuciem z lękiem, z poczuciem krzywdy i nasza dusza, wybierając konkretne ciało, konkretnych rodziców i konkretną sytuację, w których inkarnujemy dzisiaj, stwierdziła, że to będzie najlepszy sposób na to, żeby przerobić te nasze rzeczy, które za nami gdzieś tam się ciągną. Proszę Państwa, dużo osób pracuje również z lękami i z symptomami. Symptomami w ciele, możemy nazwać je chorobami, tak? Bądź jakimiś innymi dolegliwościami, z którymi w inny sposób nie byli w stanie sobie poradzić. I oto jakie pytania stawiają. Jeżeli mówimy o symptomach, to chciałabym omówić cztery takie sytuacje, z którymi ta osoba do mnie przyszła. Jedna z osób przyszła i powiedziała: słuchaj, bo ja tutaj mam taki problem, borykam się z mszczycą, tak? No i ona się pojawiła, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, ja biorę leki, ja to nie biorę, to tak ma średnio wpływ, w różny sposób sobie z tym radzę. W terapii agresywnej, jeżeli chodzi o mszczycę, wyszło, że nie jest to do końca związane z tą osobą, znaczy po części związane z poprzednimi wcieleniami, ale również jest tutaj problem systemowy. Pierwsza rzecz, jaka wyszła, jest to, że dziadek tej pani był kowalem i on pracował ze zwierzętami i prawdopodobnie gdzieś na wojnie doznał jakichś w ogóle oparzeń na rękach i pojawiły się plamy białe i ciemne i ona dostała odpowiedź, że to jest poniekąd z tym związane. A druga część informacji, która była z tym związana, jest to, że jest to pewnego rodzaju nie tylko pamiątka genetyczna z tego wcielenia, ale również w poprzednim wcieleniu ona miała takie na rękach również jakieś plamy, które układały się w mapę. Niestety nie dowiedziałyśmy się, czemu ta mapa miała służyć, natomiast prawdopodobnie ta informacja, która była zakodowana na jej skórze, w ogóle była związana z historią jakiegoś plemienia. I w związku z tym ona w tym plemieniu była w szczególny sposób traktowana, że miała tam jakiś wzór na tej skórze, który nie powstał na skutek tatuaży, bądź jakichś innych działań człowieka, tylko po prostu ona się z czymś takim urodziła. Inna osoba, która do mnie przyszła, mówi: słuchaj, cały czas mam problem z kolanami. No i znowu możemy szukać, że no to może już ten moment, może nie takie odżywianie, może przesilenie, może urazy.
No i po części zapewne też tak było, ale też znowu dostała dwie informacje. Znowu się pojawia dziadek, dziadek jest kowalem, tak? Że jest to ta sama osoba i dziadek od pewnego momentu zaczyna kuleć, dlatego że w trakcie podkowania konia, koń go kopnął, po prostu rozwalił mu kolano. I w ten sposób jak gdyby ona systemowo niesie ten proces, a jednocześnie pojawia się scena, w której ona w przyszłości jest jeźdźcem i spada również z konia. Więc ten koń, kolano, to wszystko, co było z tym związane, również się wiąże, dlatego że ona również w poprzednim celeniu to kolano sobie w jakiś sposób uszkadza. Następna rzecz, słuch. No i tutaj, jeżeli chodzi o słuch, to była zupełnie inna osoba, natomiast okazało się, że ten symptom nie był związany z poprzednim wcieleniem, tylko po prostu ona w dzisiejszym życiu somatycznie słuch wyłącza, bo nie chce słyszeć tych informacji, nie chce ich otrzymywać, woli ignorować pewne rzeczy, więc w związku z tym słuch jej słabnie. I w trakcie sesji musiałam naprawdę mówić dosyć głośno i powtarzać pewne rzeczy, ponieważ okazało się, że jesteśmy w bliskiej odległości, ona ta dziewczyna nie słyszy. Kolejny problem, impotencja. Oczywiście nie przyszedł pan, to przyszła jego żona i w trakcie terapii pomiędzy innymi rzeczami, bo nie z tym problemem przyszła, powiedziała, że no wiesz, słuchaj, to taka rzecz, bo nasze życie seksualne z mężem praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. No to wiesz, no nie może, bo tym odjazdu jak nie ma atrakcyjnego. No i tutaj historia była o tyle ciekawa, że ona w poprzednim życiu była wykorzystywana seksualnie, była niewolona i w związku z tym wybrała na to życie osobę, z którą nie będzie tego realizować w ogóle, tak? Przynajmniej w małżeństwie. No i tutaj też musiałyśmy parę rzeczy, że tak powiem, odczarowywać, ponieważ terapia jest dosyć świeża, nie jestem w stanie powiedzieć na razie nic o efektach. Mam nadzieję, że z czasem będę miała jakieś informacje, jeżeli o to chodzi. Proszę Państwa, nie zawsze jest w ten sposób, że w trakcie terapii agresywnych my trafiamy od razu do poprzednich wcieleń. Czasami wracamy do sytuacji z dzieciństwa i są to sytuacje, które albo pamiętamy, albo nie pamiętamy. I z jedną z takich pytań, które przyszła do mnie bardzo sympatyczna pani, powiedziała sobie, wiesz co, ja zawsze miałam olbrzymie problemy z nauką. Zawsze musiałam spędzić temu wiele czasu, nauczyć się czegokolwiek, szło mi bardzo wolno i był to dla mnie olbrzymi wysiłek. To czytanie czegokolwiek, zdobywanie czegokolwiek wiedzy, nie tylko w szkole, ale i później, zawsze było obarczone dużym wysiłkiem. No i okazało się, że tutaj problem był już w tym życiu, tak? Pojawiła się sytuacja z dzieciństwa, której ona mi mówi, że w ogóle nie pamięta, ale po jakimś czasie stwierdziłam, no tak, to jest dokładnie, to musiało mieć miejsce, w którym ona odrabia lekcje, z tymi lekcjami sobie nie radzi, więc prosi mama o pomoc. Mama przychodzi i coś jej tam tłumaczy, no więc jej nie idzie. Więc no przecież ty się nigdy niczego nie nauczysz. Po prostu jesteś beznadziejna w tym. Ty, chociażbyś nie wiem co robiła, to i tak nigdy w życiu nic ci do głowy nie wejdzie. No i to by wystarczyło, natomiast ona jako dziecko, 8-letnie z tego wynikało, że to jest w tym momencie, ona w tym momencie mówi do mamy takie słowa. Kocham cię, mamusiu, tak? Nie chcę ci sprawiać przykrości, ale dla mnie to znaczyło, zrobię dokładnie tak, jak ty uważasz. Czyli pójdę za twoim słowem, tak? Czyli tutaj pojawia się, oczywiście to zobaczył później pracę z mamą, bo okazało się, że ta sprawa nie jest jak gdyby załatwiona. Więc to, co powiedziała mama, przyniosło tak duży impact w jej życiu, że później za każdym razem ona po prostu powielała tę sytuację, bo nie mogła znaleźć oczekiwań mamy. Tak, mama oczekiwała, że właśnie nie będzie niczego nie nauczyć, że nic w tej głowie jej po prostu nie będzie. Inna osoba, która do mnie przyszła, była to pani, która
zażądałam, mówi, słuchaj, ja się bardzo boję wody, ale to nie jest tak, że ja nie pływam, tak? Ponieważ ja w ogóle nie wchodzę do wody, ale są również takie sytuacje, w których na przykład ja jestem pod prysznicem i zdarzyło mi się, że mi woda chlapnęła do uszu, to ja po prostu nawet nie wiem, kiedy byłam w pokoju. Po prostu ona wybiegała z pod prysznicem. Jakiekolwiek zamoczenie uszu wiązało się z tym, że ona u niej ciało reagowało już nawet nie w taki sposób, że ona się wspinała i uciekała przed panią. Co wyszło w terapii regresywnej, że jako kilkuletnia dziewczynka spędzała jakiś czas u cioci. Rodzice byli bardzo biedni, ciocia przyjechała, zabrała ją, ale to było gdzieś dosyć daleko, ona jechała powozem. No ale jak ona już miała wrócić do domu, to okazało się, że najprostszym sposobem, żeby ona mogła do tego domu wrócić, było przepłynięcie statkiem. No ale ciocia nigdy nie miała pieniędzy na bilet, rodzice też nie mieli pieniędzy na bilet, więc oni na tym statku załatwili z panią, która tam podawała napoje i z jakimś panem, który zajmował się, czy tam pracował maszynami, jeżeli po prostu dziewczynkę na tym statku przemycą. No i ona, tam zaczyna się scena, że ona stoi sobie na tym statku, że są tak pięknie ubrani ludzie, ona ich obserwuje, że jest taka śliczna pogoda, i wszyscy mają takie piękne stroje, a jej strój jest taki raczej skromny. No i ona ogląda się, wygląda, gdzieś tam patrzy, no i oczywiście jak to dziecko, przytuliła się przez barierkę i wypadła. Natomiast nikt tego praktycznie rzecz biorąc nie zauważył, poza jednym panem, ale do tego wrócę w innej części, i ona ginie. Po prostu nikt temu dziecku nie udziela pomocy. Później oczywiście ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za nim na tym statku, zaczynają dziecka szukać, ale dziecka nie ma nigdzie. No więc jak oni się orientują, że jej nie ma na tym statku, no to ten facet prosi ją opiekować w maszynowni. Oczywiście z tą kobietą się kłócą, nie wiedzą co zrobić, nawet ich bagaż wyrzucają. No to jest, że ona w ogóle na tym statku nie była. I jakby ta sprawa nigdy nie jest rozwiązana ani dla jej rodziców. Ciotka ma próby samobójcze po tym wszystkim, więc jak gdyby to wpływa nie tylko na nią, ale na cały ten system rodzinny. No i w tym życiu z kolei boryka się z tym, że jej syn zapada na pewne niedolegliwości, które też trzeba po prostu leczyć dosyć długo farmakologicznie. Także czasem z takich drobnych informacji, które dla nas sobie podają mi tuż przed regresingiem, okazuje się, że możemy wyciągnąć taką historię, która rozwiązuje nam wiele rzeczy. Kolejna rzecz, tutaj też mamy różne osoby. Jedna mówi, słuchaj, ja zawsze umiałam czytać z ręki i z kart, nigdy się tego nie uczyłam. Ale za każdym razem, nawet jako dziecko gdzieś tam ten, ja po prostu wiedziałam, co to znaczy. Jakby to układało się w mojej głowie bez jakichkolwiek mojego zdobywania tych umiejętności, po prostu wiedziałam, jak to jest, tak samo z ręki. No więc zadajemy pytanie, jest to już w takiej części, w której ta osoba rozmawia ze swoim pomocnikiem, ze swoim opiekunem i pokazuje się tabor cygański, pokazuje się wóz. Natomiast jak się okazuje, ona jest tam dzieckiem kilkuletnim, powiedzmy około 8-10-letnim i ona tego nie robi, ale ona obserwuje, że babcia to robi. I ona w ten sposób już w ten sposób nabywa te umiejętności. Nawet sama tego nie wykonując, tylko było pytanie, czemu ja od dziecka to znam, tak? No to tam było pokazane, ona jako dziecko obserwator. Tak? Czyli w ten sposób te umiejętności nabyła. Inna osoba przychodzi i mówi, słuchaj, ja nie wam proroczę sny, ja wiem, że coś się wydarzy, one nie są przyjemne, ja nie wiem, co mam z nimi zrobić, ja się tych snów boję. No i odpowiedź jest tego typu i to jest znowu odpowiedź od duszy opiekuńczej, od pomocnika, że to są sny, które mają ją na pewne sytuacje przygotować, to są sny, które ją mają ostrzec. I ona nie ma się ich bać, ona ma z nich korzystać. Fajna rzecz, no bo rzeczywiście jak ktoś ma takie sny i nie wie, co się z tym robi, no to może być różnie. Inna osoba, oj, to jest bardzo rozwinięta dusza, to jeden z ostatnich regresingów. Ona mówi, słuchaj, ja widzę śmierć, ja widzę jakąś osobę, a ze mną widzę, że ona
że ona już niedługo odejdzie. Odejdzie za jakiś czas i przeważnie w jakiś taki sposób. Opowiada mi historię, jak kilkanaście lat temu, pracując jako przedstawiciel handlowy, jeździła gdzieś w różne miejsca i pewnego dnia już miała wracać do domu, ale myślę, co się pędziło, żeby jechać zupełnie w ogóle w inną stronę. Ona jechała, mówi, to Boże, gdzie ja w ogóle jadę tym autem? Bez sensu, to nawet nie jest mój rejon. To w ogóle nie jest miejsce, gdzie ja powinnam być w tej chwili. To w ogóle moja firma mnie tam nie wysyła, jakieś mnie z tego wytłumaczę. I zawiodło ją do jakiejś małej wioski i tam był sklep. I ona weszła do tego sklepu i zobaczyła kobietę za ladą i zobaczyła z nią takie właśnie cienie, że ona już niedługo odejdzie i dokładnie widziała w taki tragiczny sposób, że zostanie zamordowana. Tak zaczęła rozmawiać z tą kobietą i ta kobieta poczuła, że to jest jakaś mała osoba, zaczęła opowiadać o różnych rzeczach, zaczęła opowiadać o tym, że jest listopad, a w grudniu święta będzie ślub córki i ona się do tego przygotowuje, bo już sobie kupiła sukienkę i w ogóle jakoś taka rozmowa się zaczęła, ona mówi, ja nie wiedziałam, co mam tej kobiecie powiedzieć, ponieważ ja wiedziałam, że ona nie będzie na tym ślubie. No i jak gdyby pożegnała się z coś tam, kupiła w tym sklepie, pojechała, wróciła do domu, opowiada o tym mężowi, mówi, słuchaj, zrobiłam bardzo dziwną rzecz, po prostu pojechałam 10 kilometrów, byłam w sklepie i w ogóle zaczęłam takie rzeczy i ja nie wiedziałam, co mam zrobić, co mam zrobić z taką sytuacją. A on po prostu wymyślał, no fajniutka jakaś, no dobrze. No, dwa tygodnie później mąż przychodzi do wizyty ze mną i jest napisane brutalne morderstwo tej kobiety, bo ktoś tuż przed świętami stwierdził, że skorzysta z utargu. Więc nawet taki mały sklep, ta kobieta padła tego ofiarą. Więc pytanie było, czemu ona to widzi? Bo ja mówię, to nie jest jedna sytuacja. Ja mówię, nie wiem, kiedy to się stanie. Mąż kolegi, mówi, to trwało kilka lat, ale on też zmarł w tragiczny sposób. No i dostała odpowiedź, że dusze, które kończą swój cykl na ziemi, czasem otrzymują takie dary. I że to jest dar, z którego ona nie musi korzystać, natomiast ona otrzymuje go po to, żeby móc przygotowywać te osoby i pomagać im w jakichś sytuacjach, rozwiązywać swoje problemy. I jest wskazanie, żeby ona rzeczywiście się tym zajęła, że jako dusza, która kończy ten cykl, ma potem predyspozycję, to oczywiście wymaga ćwiczeń, natomiast może z tego korzystać. Oczywiście jak zwykle dusza opiekuńcza mówi, możesz z tego korzystać i jest to wskazane, a nie masz to robić i musisz to zrobić i to będzie cel. To jest jedna z rzeczy, z której możesz korzystać. Kolejna taka ważna grupa to są relacje. No i też jeden z ciekawszych regresingów wśród wywiadów, które przeprowadzam na początku, żona mówi, tylko kobieta mówi, słuchaj, mąż jest takim górem. My praktycznie rzecz biorąc nie mamy żadnych przyjaciół, zbudowaliśmy ładny dom, czasem ktoś do nas przyjdzie, a mówi, kończy się tylko na jednej rewizycie. Nikt później do nas nie przychodzi, on każdemu przerywa, tak? On jest nieprzyjemny w takich sytuacjach. Ja, nawet wreszcie ona miała do mnie przyjechać, że tak powiem, z mężem byliśmy w jakichś takich fajnych, niedalekiej odległości. No, co ja go nie przywiozę? To jest bez sensu w ogóle. I to jest, on jest takim pesymistą, on zawsze znajdzie coś takiego. No i proszę Państwa, tutaj pokazała się dosyć ciekawe wcielenie, w którym ona jest leśniczanką. Leśniczanka to jest jej imię, ona jest rodzajem nimfy takiej leśnej. Tylko, że to nie jest taka sobie piękna, taka delikatna, zbiegna postać, tylko to jest nimfa, która ma ewentualnie jakiś problem, tak? Ona jest zła, wkurzona i ogólnie rzecz biorąc złośliwe stworzenie. Tak? No i ona sobie w tym lesie gdzieś tam żyje. No i przychodzi sobie fajny jakiś chłopak, kładzie się na łące, kontempluje tą przyrodę. On jest po prostu przeszczęśliwy w sytuacji, w której tam jest. I on jest tak dobrze na tej łące, a ona jest taka wkurzona, że co on jest taki szczęśliwy.
szczęśliwy, a ona jest taka, taka byle jaka, w ogóle jak to może być, że ludzie są tacy szczęśliwi, więc jak on też przychodzi do łąka, jest tak fajnie zasypia, jest mi tak dobrze, to ona siada na piersiach i mówi, wyciągam mu teraz duszę szczęścia. Więc mówię, no to pewno teraz sobie wsadzi, nie? To on duszę szczęścia, mówię, nie, wzięła i opuściła. No i on został taki sam jak ona. No to w tym życiu ma go za męża. No to teraz lecz, tak? Mówię, teraz dawaj tą duszę, łap, chwytaj, nie wiem, zdobądź jakkolwiek, zrób cokolwiek. No wiesz, to się w głowie nie mieści. Jak można być taką podłą nimfą? No, tak to bywa. Proszę Państwa, inna sytuacja. Partner, który się nie sprawdza. Dziewczyna rozwiodła się z mężem, ale w sposób fajnego partnera, niby wszystko jest w porządku. A okazuje się, że w sytuacjach życiowych ten partner zawodzi. Tak. Może niby nie jest fajnie, ale jak coś tam potrzeba, to jakoś inaczej jest. No nie do końca. Nie to. Więc się okazuje, że w poprzednim życiu ona była, mieszkała na wsi, miała dwójkę rodziców, ona była piękną panienką w błękitnej sukni, tak, która sami tam pomagała w gospodarstwie, jeździła z nimi do miasta, pomagała sprzedawać ojcu to, co nie było na tym gospodarstwie wyprodukowali. A żydzy byli dosyć majątni, to mieli parobka, tak? Ten parobek oczywiście tej dziewczynie się zakochał. No ona tak trochę wiedziała, trochę nie wiedziała, no nie jestem była nim zainteresowana. No i pewnego dnia gdzieś ona tam czerpała wodę ze studni, ten chciał ją w jakiś tam sposób całować, przytulić, czy doszło do czegoś więcej. Ona się omsknęła, wpadła do studni i się utopiła, tak? I ponieważ wtedy jak gdyby odrzuciła jego miłość, no to teraz sobie go wybrała za partnera, no ale po czymś takim, co on jest dla mnie, no to dalej się nie sprawdza. Więc niestety ta relacja w jakimś czasie tak zakończyła. Kolejna sytuacja, relacje, lej przed ojcem. Słuchać, jak ja w dzieciństwie pamiętam, jak ojciec na mnie spojrzał, to ja byłam po prostu sparaliżowana, tak? On nie musiał nic mówić, wystarczy, że on tylko spojrzał. A mnie po prostu dreszcze przychodziły, ja stawiałam w pionie. I tyle, no, całkowicie zablokowana. Więc pytanie, tutaj było pytanie do duszy opiekuńczej. Co takiego się zdarzyło? Czemu ona zawsze przed tym ojcem tak truchlała? Czemu ją tak aż prostowała? No i dusza opiekuńcza pokazuje scenę, w którym ona jest dzieckiem. Towarzyszy bardzo nieprzyjemnej scenie. Scenie, w której paleni są ludzie na stosach. Paleni są ludzie, pytanie dlaczego? Dlatego, że mają moc. I na jednym z tych stosów ona jako dziecko obserwuje kobietę, która po prostu płonie i patrzy na nią płonącym spojrzeniem. Okazuje się, że jest to jedno z wcielenie jej ojca. I ona oczywiście nie chce tam być, ale ci ludzie, którzy są w tym, są zmuszani, żeby to oglądać. Nie są w stanie interweniować, nie są w stanie nic zrobić, są tego świadkami. No i ona właśnie jako dziecko, ona dokładnie używa słów nie paraliżuje, tylko palące spojrzenie tej kobiety. Tak? No i to się gdzieś tam pojawia. No i teraz trudne relacje z bratem, trudne relacje z bratem i lęk. I teraz tak, ja mówiłam, że wrócę tutaj gdzieś do sytuacji ze statku, tak? Czyli w moment, kiedy dziewczynka jest na statku, przechyla się, wypada i chyba nikt tego nie widzi. Okazuje się, że widział ten jeden mężczyzna. On był na górnym pokładzie, tym eleganckim. Ale on to jakby zbagatelizował, ponieważ on tak nie do końca, on tak mówi, no ja nie do końca wiedziałem, tak? Że może to był jakiś bagaż, a może jakaś szmata, ale coś tam z tych dolnych pokładów wyleciało. I okazuje się, że to jest właśnie ten brat, tak? W tym życiu,
który gdyby nie zareagował, że może gdyby zareagował, może gdyby zaalarmował, może by to dziecko udało się uratować. I gdyby odczarowując tą sytuację w trakcie agresyjnego, może to nie jest dobre słowo odczarowując, jednym z elementów procesu agresyjnego jest proces oczyszczania emocjonalnego i fizycznego, więc po tym oczyszczeniu to działa w ten sposób, że mimo że oni mieli jakieś tam relacje z bratem, z jego rodziną, brat przyjeżdża, spotykają się, mogą ze sobą normalnie rozmawiać, nie ma już ze strony tego brata czy jego duszy na tym celu poczucia winy, tak? Więc i te ich relacje zupełnie inaczej się układają. I teraz kolejna sprawa, trudne relacje z bratem, to jest z kolei sytuacja, w której kobieta widzi mężczyznę, którego żegna w tym dworze. I on idzie na wojnę i wie, że ona go już nigdy nie zobaczy. I ona mówi, ja miałam całe życie wrażenie w relacji z bratem, że on jest na mnie zły, że ja czegoś nie zrobiłam wtedy. I wyszło wtedy, że ja wtedy czegoś nie zrobiłam, w tamtym życiu, że go nie zatrzymałam, że może mogłam się z nim inaczej pożegnać, że może mogłam coś zrobić. Mówi, no nie mogłam tego zrobić, natomiast ta relacja, ona jak gdyby od początku miała taki lęk przed tym bratem, że jakby miała poczucie winy, że nie mogła zrobić nic, żeby tę relację, żeby jego tego brata w tamtym życiu zachować. I tutaj też mam oddźwięk, że ta sytuacja się poprawiła, tak, że relacje gdyby też z bratem, ona jakby przyjęła zupełnie inny kod do tej relacji. Przyszła do mnie również dziewczyna i jest pytanie, dlaczego nie mam dzieci. No oczywiście wyszło dużo elementów z obecnego życia i z tego, że tam no, może niekoniecznie te dzieci chcą i tak dalej, ale ona mówi, no wiesz, ale ja gdzieś tam mam taką potrzebę i dlaczego to jest tak, że nie mam dzieci? Pokazuje się wcielenie, wiedziane jest w starożytnym Rzymie i okazuje się, że ma majętnych rodziców i chodzi do jakiejś bardzo dobrej szkoły, z tym, że majątek tych rodziców nie pochodzi, znaczy oni po prostu oni nie są patrycjuszami, tak? Nie są wysoko urodzeni, tylko ojciec handluje niewolnikami, którzy są przygotowani na arenę. I są to głównie niewolnicy, którzy są przywożeni z Afryki. I okazuje się, że ona jako ten młody chłopak w tej szkole nie jest jak gdyby dobrze traktowana przez rówieśników. Ta sytuacja wprowadza ją na tyle z równowagi, wprowadza na tyle z równowagi tego młodego człowieka, że jak dowiaduje się, skąd pochodzą pieniądze, bo się wcześniej nie interesował, skąd pochodzą pieniądze, które idą na jego wykształcenie, z których ma jego rodzina, to się wścieka, robi awanturę w domu, że jak to jest tak możliwe, że on jest w szkole, że oni wszyscy są takimi patrycjuszami, no i ta sprawa bagatelizuje, mówi, no co ja ci mam powiedzieć? No tak, tak mam. No przecież ojciec nie wiadomo, czy te wolni są potrzebne, nie wiem, na arenę i tak dalej. Natomiast on jako młody chłopak nie godzi z tą sytuacją. Ucieka z domu, początkowo mieszka na ulicach gdzieś tam w Rzymie, później zaciąga się do szkoły, po prostu takiej dla żołnierzy, tam uczy się walki z mieczem. Natomiast nigdy rodzina nie dowiaduje się, co się z tym synem stało. Pierwsza rzecz jest taka, by zobacz, pozbawiłaś swoich rodziców dziecka. I to w tak okrutny sposób, że z racji tego, że nie akceptują sytuacji, w której jesteś, jak gdyby odchodzisz, tak? Uciekasz, nie dajesz nawet szans tej rodzinie, żeby się dowiedzieli, że nie wiem, jesteś bezpieczny, nie wiem, cokolwiek. Podejrzewam, że rodzice tam szaleli. Natomiast sytuacja się rozwija, ponieważ okazuje się, że gdzieś tam na rubieżach północnych jest wojna, ona oczywiście jako ten wojownik jest tam wysłana w te tereny, tam dostaje się do niewoli, prawdopodobnie u jakichś plemion germańskich, no ale gdzieś tam pojawia się jakaś szamotanina, dostaje w głowę,
ci, którzy wzięli w niewolę tego młodego Rzymianina, myślą, że on nie żyje, więc zostawiają to ciało gdzieś tam po drodze, ale okazuje się, że jedno, jakieś tam plemię germańskie jest niedaleko, znajdują i odratowują tego Rzymianina. Odratowują, no bo to człowiek, ale nie chcą, żeby był u nich w tym plemieniu, tak? Więc tak starają się go jakby wypchnąć. Natomiast dziewczyna, która mu przynosi jedzenie, no bo ten proces leczenia trwa dosyć długo, on jest gdzieś tam w jakimś odosobnieniu, w jakimś innym, w innej chacie, szałasie czy czymś takim, ta dziewczyna się zakochuje. No i oni postanawiają, że będą razem. Rodzina tej dziewczyny nie chce się, że tak na to zgodzić. No, on jest wielkim, takim rzymskim wojownikiem, dużo wyższym od tych tam, od tych ludzi w tych plemionach germańskich, którzy wiedli raczej skromny żywot, nie są tak do końca dobrze odżywieni, oni się go boją, bo on umie walczyć, a on nie, więc on może jeszcze coś zrobić. I są z tobą przez jakiś tam czas, rodzi się z tego dziecko, synek, którego ten człowiek niesamowicie kocha, tak? Kocha tam swoją żonę, kocha to swoje dziecko, natomiast ta rodzina cały czas ciągle to dla niej nie jest zadowolone. I kiedy znowu w okolicy pojawiają się jakieś rozruchy i ci ludzie się obawiają reperkusji, co będzie, jak Rzymianie wejdą do tej wioski, znajdą tego, że prawdopodobnie to się dla nich nie skończy. Cały jak gdyby wódz tego miejsca decyduje, że trzeba po prostu tego człowieka zabić, tego Rzymianina, i zabrać tą jego córkę, bo to jest córka właśnie tego całego głównego, i to dziecko. Natomiast on się w nocy budzi, myśli, że ktoś napada i zabija brata tej swojej żony. Oczywiście jest przy to wyklęte z plemienia i znowu nie może wychowywać swojego dziecka. Widzi to dziecko, mieszka niedaleko, gdzieś tam przychodzi, ogląda, ale trzyma się z daleka również z poczucia winy, że zabił tego brata swojej kobiety. Ta sytuacja trwa, on nigdy nie odważy się na to, żeby ją po prostu przyjść do tej wioski, zabrać ją i z tym dzieckiem wyjechać, tak? Tylko cały czas niby jest, albo nie ma, podchodzi do tej wioski i się tam cofa. W pewnym momencie pęka mu serce i po prostu traci żywność. Więc tutaj w tej relacji pojawiają się dwa niezałatwione problemy. Po pierwsze, że swoich rodziców pozbawia dziecka, tak? Znika po prostu, bo nie są tacy, jak on sobie myślał, oczekiwał i tak dalej, a druga jest taka, że o swoje dziecko, które w życiu nigdy nie zawalczył w taki sposób, żeby rzeczywiście powiedzieć, no dobrze, stało się to, co stało, ale to wy żeście wysłali na mnie mojego szpagra, tak? Dlaczego ja mam ponosić tego konsekwencje? I tak będę tutaj, albo biorę swoją kobietę i dziecko i robię, wychowuję tak, jak powinno być. Teraz kolejna sytuacja. Przychodzi do mnie też kobieta i mówi, słuchaj, ja całe życie usiłuję zadowolić swoich rodziców. Mówi, no ale wiesz, no to wszyscy mamy, no ja też usiłuję zadowolić, chociaż wiem, że nigdy mi się nie uda to nie przeszkadza próbować. No ale wiesz, mówi, słuchaj, ja tak nie mam dziecka, zawsze staram się robić coś ponad, tak, że oni byli zadowoleni. No i co się okazuje, że w poprzednim życiu ona rodzi się w szpitalu, natomiast jej matka nie jest zainteresowana całą tą sytuacją, dlatego że ona jest ofiarą gwałtu. I więc ta matka gdyby nawet w momencie porodu nie reaguje na to dziecko, kiedy oni układa to dziecko i na pierwsze, ona jak gdyby w ogóle odrzuca. Matka zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym i na niej są przeprowadzone różne badania. Jakieś operacje, coś tam się jej wycina, coś tam się jej wstrzykuje. Więc tak pojawia się sytuacja matki. Natomiast ona trafia do bogatej rodziny, która dzieci nie może mieć. No i ci rodzice się starają ją zająć. Znaczy, przynajmniej ona tego oczekuje, że oni się nią zajmą. Natomiast ona mówi, w tej kobiecie nie ma miłości, więc ona stara się być idealna. Ona sprząta, ona nie hałasuje, ona robi to, ona robi tamto, w domu wszystko, natomiast tej miłości nie otrzymuje. Tak? I to, co ona czuje dzisiaj, w dzisiejszym życiu, co czuła jako dziecko do rodziców, ewidentnym
ewidentnym echem tego odrzucenia, które tam w tamtym życiu otrzymała. Gdyby i tak bez rezultatu, ponieważ to nigdy że tak powiem, się nie sprawdziło. No i proszę Państwa, to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Kwiaty to jest zdjęcie, które otrzymałam w dzień regresingu od pani tutaj z Trójmiasta. Przyjechała do mnie z Gdyni. Pytaliśmy o coś zupełnie innego, jakby to nie jest istotne. Natomiast w trakcie regresingu wyszło, że ona mieszkała gdzieś na Kaszubach, miała męża, mąż zmarł, ale ona go bardzo kochała i chodziła prawie że codziennie, albo nawet codziennie z takimi kwiatkami na grób. Tak? Takie jaskry, takie zwykłe, wolne, takie kwiatuszka nam zanosiła. Ona mówi, przychodzę do domu, wysłała mi to zdjęcie. Ja mówię, a co chodzi, tak? No, coś tam było w rekwestii włożu, w tych kwiatach, tak? Ale no to już na grupę. No, ona mówi sobie, przychodzę do domu, moja córka wróciła z folii, wchodzę do kuchni, a tam leżą kwiaty. Boże, takie kwiaty? No i pyta się sobie, skąd ty wiedzą, o co chodzi? A przyniosą ci kwiatki, nazbierałam. Mówi, sobie w życiu nic nie przyniosła, żadnych kwiatów nie przyniosła. Ona była na koniach i ktoś, nawet nie ona, tylko jakieś dziewczynki nazbierały i dała na przyniosła. I wsadziłam do kółka i stoję, chodzę dookoła, jak mam z tym zrobić. Przypadek? Nie sądzę. Można. Tak interpretować. No i ostatnie kilka ciekawych rzeczy. Skłonności samobójcze. Przyjechała do mnie dziewczyna z Anglii. Okazuje się, że po kłótni ze swoją drugą połową ona poszła sobie gdzieś po prostu z domu, poszła sobie do parku, siadła sobie nad stawem i mówi, słuchaj, ja prawie skoczyłam do tego stawu. I mnie to tak przestraszyło, że mówię, muszę szukać pomocy, tak? Bo nie ma nic takiego w moim życiu, co mogłabym interpretować, że ja mogę chcieć popełnić samobójstwo. I moja reakcja na tą kłótnię nie jest adekwatna do sytuacji, z którą się spotkałam, ale ponieważ po tej sytuacji takie myśli samobójcze jej się tak nasiliły, więc postanowiłam zaplanować przyjazd do Polski i również przyjazd do mnie do Sopotu, bo też tutaj rodzinę ma w innej części Polski, żeby się z tym skontaktować. W trakcie wywiadu okazało się, że jej trzech wujków ze strony ojca popełniło samobójstwo. Jeden się powiesił, jeden się zatruł, jeden skoczył pod pociąg, więc można by to w jakiś sposób interpretować w ten sposób, że jest to obciążenie rodzinne. No i zdecydowanie tak było. Natomiast w regresingu pokazała się również kobieta, która parzy zioła i robi jakieś klątwy. Okazało się, że jest to kobieta, która została zgwałcona przez mężczyznę z jej rodu. Więc w związku z tym, jak gdyby rzuciła klątwę na męską część rodu, tak? Tam gdzieś od strony ojca, wiele wieków temu. Stąd też tam różne sytuacje z tymi mężczyznami się działy. Ale pytanie, dlaczego w tym razie przechodzi na nią, jako na kobietę, tak? Pierwsze, nie ma innego rodzeństwa, a drugie jest homoseksualna. Więc jakby to w niej po części ten pierwiastek męski w jakiś sposób się też zachowuje. Jeszcze nie mam sygnału, bo ten regresnik był prowadzony 2 miesiące temu. Jakie są efekty? Czy to rzeczywiście się cofnęło? Czyli w momencie, kiedy gdyby oczyściliśmy tę sytuację, zdjęliśmy te klątwy, no już na drugi dzień mówiła, że ja się inaczej czuję, tak? To jest jak gdyby zupełnie inna jasność umysłu. Bo w trakcie regresniku również takie rzeczy czasem się robią. Brak pieniędzy. A teraz nie wiem, o co mi chodzi. A, to też są klątwy rodzinne. Proszę Państwa, mężczyzna mówi, słuchaj, ja zaczynam taką sytuację, nie wiadomo co się dzieje, tych pieniędzy nie ma. W sumie to ja też jakoś tam nie zabiegam, ale tak mi cały czas ich brak. No dobrze, no nie bagatelizujmy tego. W pierwszej części regresji, zanim się doszli do czynnikiela, pokazał się pokój,
okazuje się, że jest to pokój dziadka, gdzieś w jakimś domu, ale takiego domu to tak naprawdę ten dziadek nigdy nie miał. No, tam dusza dziadka była, odprowadziliśmy, ale mówię, rozejrzyj się, czy są tam jeszcze jakieś dusze? Się rozglądam, tam jest piec. Ja mówię, otwórz mi piec. Okazuje się, że tam 30 dusz sobie siedzi. No bo ten noc wtedy gdzie? No tak sobie siedzimy, bo tam w środku. Kto siedzi? No powiedz, niech one wyjdą. No tak wyszło, ich ponad 30. Mówię, a pytam się, o co chodzi? No bo pytanie było, te pieniądze, nie? Gdzie te pieniądze? Gdzie te pieniądze? Okazuje się, że to też była jakaś klątwa rodzinna, że prawdopodobnie gdzieś we wschodnich terenach Ukrainy wiele wieków temu, tak geograficznie to odkreślam, doszło do jakiejś rzezi, do jakiejś rzezi, do której się dopuścili właśnie członkowie jego rodu, tak? I ponieważ kobiety zostały bez mężczyzn, więc nałożyły na ten cały ród jakby tego typu klątwę. Ta klątwa oprócz tego, że objawiała się tym, że nie mógł się tych pieniędzy jakby nic tego robić, bo te pieniądze uciekały, objawiało się, że po jego jakby żeńskiej stronie, czyli po lewej, objawiały się bóle w takiej linii, jakbyśmy przeprowadzili parę centymetrów od kręgosłupa. I on mówi, w ciągu 3 lat czy 4 lat byłem u 16 specjalistów. Bo i oko, i mózg, i zęby, i tak dalej, wszystko po kolei szło w jednej linii. Aż do dużego palca, u stopy, aż narządy męskie też z tym miały jakieś problemy. Czyli oprócz tego, że te dusze siedziały na tych pieniądzach, to jeszcze powodowały dokładnie na lewo od kręgosłupa dolegliwości. Mówi, 16 specjalistów, mówi po kolei, tak jakbyś przeciągnęła, tak jest ze wszystkim, bo i kolano, wszystko po kolei przedłużyliśmy, więc tego typu rzeczy czasem odgrywamy. O tym już kiedyś chyba wspominałam, bo pamiętam, że to jest dosyć ciekawa dziewczyna, która zajmuje się zawodowo zwierzętami, prowadzi szkoły dla psów, oprócz tego wykłady z takich tam dziedzin różnych związanych ze zwierzętami. I okazuje się, że w poprzednim wcieleniu była lisicą i 10 minut? Fantastycznie, pięknie, dobrze, okej, okay, super. Była lisicą i jako lisica wpadła w wewnęki i zginęła, przez co zginęły również jej młode, więc w tym życiu bardzo, że tak powiem, proszę się o te zwierzęta, ponieważ takie wcielenie się pokazało. I proszę Państwa, ostatnia bardzo ważna rzecz. To też jest dosyć rozwinięta dusza i ta historia jest troszeczkę dla mnie aż taka wgniatająca w ziemię. Dlatego, że przychodzi kobieta i jedna rzecz, która się tam, jedna z wielu rzeczy, które się pojawiają, to jest słuchaj, jako dziecko miałam 30 operacji i cały czas nawracających, to było w wieku między 3,5 a 7 rokiem życia, przyszło 30 operacji. No i do tych operacji musiała być nieczulana, ponieważ była jakaś tam, już bez względu na to, o co tam chodziło, jak to choroba. W trakcie operacji oni mnie ładowali narkozę, a ona się nie budziła na stole. Ona mówi, ja mam przebłyski, że ja się budzę. Mało tego, te narkozy nie były podawane na początku do żyli, tylko one mówi, dusili mnie. Po prostu gazem na początku, a dopiero później w inny sposób. I ona mówi, ja 30 razy po prostu miałam wrażenie, że ja umieram, bo oni mnie zabijają, bo oni mnie gazują, nie dają mi tlen, tylko dają mi ten gaz. Dopiero w momencie, kiedy ona się zorientowała, że można inaczej, poprosiła, żeby oni dawali tą narkozę gdzieś tam jednak dożylnie, a nie tą maskę. No i proszę Państwa, okazało się, że przestrzeń i czas, ten, tak jak my to rozumiemy, w rzeczywistości uzgodnionej, tak? Działa trochę inaczej niż nam się wydawało. Po pierwsze, okazało się, że ona była w zasadzie do tamtego momentu, można powiedzieć, jest księżniczką z Atlantydy, która w wieku 17 lat gdzieś jest z ojcem na brzegu morza i zostaje porwana. Porwana, żeby być rozrywką dla. Ona to określa dla generałów i zostaje umieszczona w jakiejś komorze pod wodą, w jakichś jaskiniach, w klatce, którą podmywa woda. I tam jest wiele takich księżniczek, które są dla rozrywki tych generałów. I ona
mówi, ponieważ ja jestem księżniczką atlantycką, moje życie się nie kończy, tak? Ponieważ jestem księżniczką atlantycką, to trwa nadal i oni dalej mnie odurzają, tak? Dopiero w trakcie rejestru, jak już zamknęli to wcielenie i już mnie stamtąd dopuścili. Ona mówi, cały czas podawali mi odurzające napoje, cały czas były to sytuacje, w których ja musiałam się z tym zmagać. Nawiasem mówiąc, okazało się, że jest to symptom dziedziczny, ponieważ ten sam symptom ma jej syn. I również ma oporość na narkozę. Natomiast ona powiedziała, te księżniczki się zmieniały, one się starzały. Ona mówi, ja tam jestem nadal. Ale moment, w trakcie rejestru koszty to zamknęły. Proszę Państwa, przygotowanie do sesji. My już mówiłam o takiej części jak wywiad, konsultacja, pytanie, ponieważ pytanie jest bardzo ważne, lista osób. Ważne jest, żeby przygotować sobie listę osób, o które będziemy pytać, co jest dzisiaj w naszym życiu, bo być może nie karnowałem wcześniej. Odpowiedni czas. Proszę Państwa, sesja trwa około 6 godzin, tak? I to jest część, kiedy omawiamy to wszystko, kiedy robimy regresję, a później trzeba się na drugi dzień albo najszybciej może w ten sposób spotkać i to omówić. To trwa około 3 godzin. Odpowiedni ubiór, luźny, wygodny, dlatego że leżymy, relaksujemy się, ja daję klapeczki na oczy, jak ktoś potrzebuje. Odpowiednia kondycja psychofizyczna, to raczej wypoczętym, tak, to jest dla mnie ważne. TikTokem, jeżeli ktoś chce po prostu nagrywać, to są osoby, które chcą nagrywać sesję, albo jakieś części sesji. Jeden przypadek, wiem, że ktoś to odsłuchał, reszta chyba nie słuchała. Znaczy, to dosyć długie. Jak wygląda? Sesja jest przeprowadzona w głębokim relaksie, jest niehipnotyczna. W każdym momencie można sobie przerwać, w każdym momencie można do niej wrócić. Ja mówię, no oczywiście tego samego dnia, czy jak ktoś chce iść do toalety, albo potrzebuje odpocząć, albo potrzebuje się czegoś napić, to można zrobić. Ważne jest, że przechodzimy przez poprzednie wcielenia, ewentualnie sytuacje z dzieciństwa, jeżeli takie się pojawiają. Kolejna rzecz to jest analiza wydarzeń i pytania. I to są pytania do naszej duszy opiekuńczej. To jest ten moment, tak? Proces uwolnienia się od duchowych zranień i negatywnych emocji i uczuć. To jest bardzo ważna część regresji, dlatego że tam te wszystkie fajne emocje i przecież tego zdania zajmujemy. I zakończenie. Kończymy to również w trakcie omawiania takim drzewkiem bądź tabelką i tutaj sobie opisujemy to, co się wydarzyło w poprzednim wcieleniu, to, co nas spotkało w dzieciństwie i to, co dzisiaj z tego mamy, a co również nam się podoba. I w taki sposób, że tak powiem, zamykamy sesję. Oczywiście również procesem wybaczenia. Czy są jakieś pytania na ten moment? Tak, czy ty masz świadomość z jakichś swoich poprzednich wcieleń? Ja mam wiadomości o 11 wcieleniach swoich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pochodzi, nie, sześć pochodzi z regresingów, natomiast pięć jest z procesu eternii. To jest taki pierwszy proces, który przeszła. Natomiast to jakby dużo mi daje, bo nie mam informacji. Pojawiają się wspomnienia z innych planów, na przykład. Tak, pojawiają się wspomnienia z innych planów, mam dwie takie osoby. Właśnie też po części tak księżniczka była dziecka, bo było jeszcze jedno wcielanie. Ona nazwała to miejsce jako Nibelandia, ale właśnie kiedy ja ją chciałam wysłać tak w sposób klasyczny, to ona mi wyskoczyła gdzieś poza galaktykę. Więc to się tak rzeczy powiedziałam. Proszę Państwa, ponieważ mamy następną prelegentkę, przepraszam za przedłużenie. Ja bardzo chciałam podziękować. Chcę odpowiadać na Państwa pytania na zewnątrz, dobrze? Dziękuję bardzo.